Cześć, witajcie, z tej strony Paulina, witam Was na moim kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku top 10 produktów z Biedronki. Wiem, że bardzo lubicie takiego typu odcinki. Mam na oku Lidl na następny rzut. Jeżeli chcecie Lidl, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jak nie chcecie Lidla, to i tak zostawcie łapkę w górę, ale napiszcie, jaki sklep powinnam odwiedzić. A więc machina ruszyła i zaczynamy od produktu numer 1 i jest to lawasz. Pojawił się stosunkowo niedawno, jak tylko go zobaczyłam, to od razu mówię, no muszę go mieć, muszę go wypróbować. Bardzo nam smakuje. Michałowi robię właśnie takie zapiekanki, jak w ostatnim odcinku, właśnie z pieczarkami, szynką, serem i jeszcze tam dodaję czasami sosu pomidorowego. Ma bardzo prosty skład, bo wiem, że niektórzy z Was bacznie przyglądają się temu, jak wygląda ta etykieta, więc tutaj ten skład jest bardzo, bardzo krótki. I lawasz to nie jest to samo co tortilla, to nie jest to samo co chlebek pita, jest to chlebek ormiański. Fajny dodatek do właśnie dań z mięsem, do dań z warzywami. Myślę, że każdy złoży coś dla siebie w tym placku. I następny produkt, który u mnie w Biedronce był, później znikł, i mowa tu o makaronie spaghetti wege. Bardzo mi smakował. Oczywiście, jeżeli sobie tego makaronu nie doprawicie, no to nie będzie Wam taki produkt smakował. Znaczy ja tak mam, że te makarony wege, jeżeli ja tam nie dodam jakiegoś sosu, nie dodam tam czosnku, przypraw, to no średnio mi to wchodzi. A tak to można sobie fajnie nabić białko i tutaj Biedronka wychodzi naprzeciw osobom wege, czy też tym, którzy nie są wege, ale chcieliby tak sobie troszeczkę podrasować smaki, jeżeli chodzi o kuchnię. I następny produkt, i tutaj opinie są różne, u nas na grupie widziałam, że niektórym smakuje, niektórym nie, mi i Michałowi smakuje, chociaż powiem Wam, że Michał się troszeczkę już wykrusza i mówi, że jest za słodki ten baton. No właśnie, jest to ten słynny baton, który znika bardzo szybko. U mnie w Biedronce jest kilka kartonów już nawet pustych. Codziennie tam jak jestem, bo chodzę a to po jakieś tam warzywko, a to po jakiegoś owoca, to kartony po tych batonach no, bardzo szybko się opróżniają. Jest to baton Protein 27%. Tak, jest to baton proteinowy, który ma podjazd do Snickersa i do Marsa, bliżej mu do tego pierwszego. Mi smakuje, jest takim zapychaczem, mordoklejką. Kochani, wystarczy również, że zjecie sobie połowę takiego batonika i już będziecie mieć tą potrzebę na słodkie... co będą mieć? Kurde, zabrakło mi słowa. Nie będziecie czuli potrzeby właśnie, żeby doładowywać sobie tam w ciągu dnia jeszcze coś słodkiego, ale naprawdę polecam, mi smakuje. No na pewno to nie jest do osób, które nie lubią mocno, mocno słodkiego, bo ten baton jest naprawdę słodki, że aż czasami za uszami drze. Czwarty już produkt, jest to masło orzechowe. W ostatnim odcinku właśnie z top 10 produktów pokazywałam Wam masło, bodajże to było masło crunchy, tak, crunchy, bo też jest smooth w z niebieską nakrętką, a to jest masło, które Wy mi polecaliście. No i wzięłam na przetestowanie i powiem Wam, że naprawdę mi smakuje. Ja wzięłam orzesz z kawałkami orzeszków, a jest też dostępny bez kawałków orzeszków, tylko taki właśnie w wersji smooth. I też ten skład jest bardzo prosty, bardzo smaczny. Na pewno też od razu poczujecie się tacy zdrowsi, jak widzicie sobie takie masło. Masło się śmieje z Michałem, że to idzie jak w takim memie. Stonks do góry, te wszystkie widełki, takie samopoczucie, wszystkie paseczki jak w Simsach na zielono. No to właśnie coś takiego występuje u mnie po zjedzeniu tego właśnie masła. I produkt, z którym spotkałam się stosunkowo też niedawno, ale bardzo fajnie się wplata w moją dietę, jest to Fruvita i to nie jest skyr, kochani, tylko to jest kolejna taka oryginalna nazwa skandynawska, kwark. Ja się śmieję, że te nazwy są właśnie podobne jak w Ikei, czyli takie są właśnie dźwięczne, ciekawe i ktoś mi pisał kiedyś, że te nazwy
coś oznaczają, że na przykład jakaś tam szafka czy tam łóżko to była nazwa jakiegoś jeziora właśnie w Skandynawii, no jakieś tam nawiązanie, więc to jest takie fajne, że to ma swoją jakąś tam historię. No dobra, ale to jest kwark, nie wiem co to znaczy. Ale powiem Wam tak, że jest naprawdę bardzo smaczne, więc możemy sobie kojarzyć nazwę kwark ze smacznym serkiem i to nie jest też taki bezsmakowy, naturalny serek, tylko to jest serek waniliowy. Czyli możecie go jeść sobie tak samego lub na przykład do serników wplatać, czy właśnie smarować sobie jakieś omlety. I on ma, zaraz Wam powiem, ma 10 g białka na 100 g produktu. Fajne urozmaicenie. Mi smakuje, polecam. I czas na produkt numer 6. Takie mini marcheweczki. Fajna właśnie taka przekąska na drogę dla zabieganych. Jeżeli ktoś nie chce obierać sobie marchewki, to tutaj Biedronka wychodzi naprzeciw z takimi gotowymi, malutkimi marcheweczkami. Nie wiem jak Wy, ale jak ja mam takie małe coś do przegryzienia, typu właśnie pokrojone w kostkę, w paski, jakieś warzywa, to jakoś tak chętniej zabieram się do jedzenia, do pochrupania. No marchewka jest super, jest chrupiąca, jest źródłem karotenu, jeżeli brakuje Wam takiego właśnie kolorytu ładniejszego, mam na myśli pomarańczowego, chcielibyście się troszeczkę tak jakby opalić, to możecie skorzystać sobie właśnie z marchewek, ale pamiętajcie, wszystko z umiarem, bo nadmiar karotenu też nie jest zdrowy. I następny produkt jest to piątnica koktajl z białkiem serwatkowym o smaku banana, agrestu i błonnika. Nie wiem dlaczego, ale na początku myślałam, że tutaj jest jeszcze pistacja. To chyba przez ten zielony kolor i w sumie pasowałaby tutaj ta pistacja. Też fajne źródło, jeżeli chodzi o dostarczanie sobie białka dla zabieganych osób. Też dedykuję ten produkt. Dobre w smaku, łatwa taka poręczna buteleczka, 28 g białka dostarcza ta buteleczka, więc jeżeli nie macie czasu na przykład gotować sobie jedzonka, to możecie skoczyć szybko do Biedronki, wziąć sobie taki koktajl, takie marchewki, czy właśnie ten kwark i macie gotowy jakiś tam posiłek, czy to lunch, czy to jakiś taki szybki obiad, czy cokolwiek. Następny produkt jest to Vega Burger. Ja się bardzo cieszę, że mogę to znaleźć, bo ja bardzo lubię takie produkty, takie właśnie kotlety Vega. I w Lidlu właśnie jest, są produkty z dobrej kalorii, są takie właśnie burgery. I fajnie, że Biedronka też ma swoją taką linię, bo tam widziałam, że poszerzyli. Jeszcze nie wszystko spróbowałam, bo tam też jest jakaś wędlina, no ale wróćmy do tego Vega Burgera. Możecie sobie zrobić samemu właśnie jakieś hamburgery, czy możecie tak jak ja zjeść prosto z opakowania tego burgera, bo ja tak po prostu czasami jem. Ja lubię jeść zimne jedzenie i tak jak pamiętacie wcześniejszy odcinek, to ja tam mówiłam, że bardzo lubię jeść pierogi na zimno z serem. I kto też tak lubi, to daj łapkę w górę. Daję znać, że nie jestem sama, że się nie wykruszyliście. Też fajne źródło białka, fajne urozmaicenie. Takie produkty wege są zawsze tak dobrze doprawione, że ja mam wrażenie, jakbym jadła nadal mięso, a nie jakiś burger właśnie roślinny. I przedostatni produkt, który był w ostatnim odcinku, ale widziałam sporo komentarzy, więc postanowiłam, że będzie gościć w tym odcinku i są to właśnie takie ziemniaczki już gotowe z rozmarynem. Początkowo były dostępne w Żabce, ale teraz w Biedronce tak samo i kochani znajdziecie. Są ziemniaczki bez przypraw, takie naturalne, są ziemniaczki w mundurkach, są ziemniaczki jakieś tam z chili, no i właśnie są już gotowe z rozmarynem. No i ja najbardziej lubię te zwykłe takie bez skórki, no i właśnie te z rozmarynem. Nie wiem jak wypada reszta, bo nie wiem jak wypadają w mundurkach, nie smakowały mi. Nie smakowało mi za bardzo, a z chili to po prostu uważam, bo ja naprawdę mam tutaj wysoką wrażliwość. Wystarczy, że zjem jedno skrzydełko z KFC i później pamiętam o tym przez najbliższe 3 dni. Przetestujcie sobie, też fajna alternatywa, jeżeli nie chce się Wam obierać i gotować ziemniaków, wystarczy tutaj sobie podgrzać na patelni, w kuchence czy w mikrofali te ziemniaczki i co? I obiad macie gotowy. Ostatni produkt. Bardzo lubię właśnie z
tego Vital Fresh, różne takie napoje i ostatnio znalazłam lemoniadę, która jest naprawdę bardzo smaczna i smakuje tak jak ta lemoniada, która jest dostępna czasami w McDonaldzie, taka cytrynowa. Dostarcza stosunkowo mało kalorii, bo tutaj na 100 ml produktu jest 32 kalorie. Fajne, smaczne, orzeźwiające. Ja polecam dodatkowo rozcieńczać sobie ten sok, bo jest troszeczkę dla mnie za słodki. Ja jako osoba, która właśnie nie słodzi sobie, ja tam tylko sobie dodaję jakiś słodzik na przykład do kawy, to czuję, że akurat to jest dla mnie za słodkie do picia, więc jak sobie doleję zimnej wody z lodówki, no to wtedy wypada super orzeźwiająco i fajnie, bo oprócz tego, że to jest lemoniada cytrynowa, to ma te cząstki tego miąższu z cytryny i ja lubię takie dodatki, to jest takie fajne i też człowiek się czuje taki, człowiek czuje się taki, wiecie, zdrowy i pije tą mityczną wodę z cytryną z rana, ale już kończąc te moje śmieszne wywody, naprawdę fajnie smakuje, fajnie orzeźwia, a już tak się robi coraz cieplej za oknem, to człowiek wraca i ma ochotę się czegoś napić, więc jeżeli, kochani, nie lubicie tej samej wody, to możecie sobie nalać kapkę, bo myślę, każdy ma ileś tam mililitrów w głowie, ale kapkę tego właśnie tej lemoniady, dodać sobie wody i macie gotową, pyszną lemoniadę, bo wiem, że dużo z Was ma jeszcze problem z piciem wody i to jest takie jedno z tych rozwiązań, oprócz też wrzucenia sobie po prostu owoców do wody. Ja też to polecam robić, sama to robię i ta woda też szybciej znika z kubeczka. Jeżeli chodzi o takie moje może top 3, takie szybkie podsumowanie, no to właśnie to jest ta lemoniada, to są właśnie te ziemniaczki i to jest właśnie lawasz. Napiszcie mi swoje jakieś nowości, może coś przeoczyłam w Biedronce, może w mojej Biedronce czegoś nie ma, a może w Waszej jest. Napiszcie mi swoje top 10 produktów z Biedronki, no i czekam na te sklepy, które chcecie, żebym odwiedziła i tam ustanowiła nowy ranking top produktów. No i co? No i do zobaczenia w przyszłych odcinkach, mam nadzieję. Cześć!